Kiedy zaczynałem, byłem dziwakiem. Nikogo to nie interesowało. Ludzie w ogóle byli szokowani, że można pewne rzeczy jeść. W wielu krajach jest to normalne, że się zbiera dzikie rośliny, robi się z nich potrawy. A u nas to zostało wyparte jako element diety głodowej. Zresztą nigdy w Polsce zbyt wiele tych gatunków dzikich liściowych warzyw nie jadano. Kiedyś byłem nudny, mówiąc o tym, że jem pokrzywy, a teraz jest to, że tak powiem, no coś takiego, no sexy, nie? Tutaj dzikie warzywa, zbieram tego, wszyscy wow, nie? Niesamowite. Także to podejście się bardzo zmieniło. Mój pomysł na ucieczkę na wieś wiązał się z próbą ucieczki od uprawiania nauki. Jako doktorant, to się asystent w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w pewnym momencie znudziła mnie nauka. Wydawało mi się, że tylko robienie publikacji, robienie czegoś na papierze, obracanie się w takim dosyć sformalizowanym świecie, to nie jest pełne życie. Zamarzyło mi się takie życie pełną parą. Chciałem zobaczyć, jak to jest być samowystarczalnym. Ja tutaj właściwie kupiłem po kilku gospodarzach takie resztki, końcówki pól. Niesamowity teren, taki kompleks porzuconych łąk, porzuconych pól. Częściowo zarośnięty był wtedy takimi małymi brzuskami, 2-3-metrowymi. Gdzieś tam w Parowach były większe kępy drzew. Ja widziałem już wtedy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Widziałem ten potencjał właśnie. Bardzo dużo potoków, parowów, skomplikowana topografia terenu. No niesamowicie to wyglądało wtedy, a teraz jeszcze ciekawiej. Tu jest taka pospolita w Polsce roślina, gwiazdnica pospolita. Często jako chwast w ziemniakach, gdzieś na przydrożach, w zaroślach. Używana w wielu krajach, między innymi w kuchni japońskiej, gdzie jest jednym z 7 wiosennych ziół japońskich. Lepsza na pougotowaniu, bo zawiera dużo dosyć saponin, ale nawet na surowo można spróbować sobie. Ja ją zwykle gotuję. Nam wyjątkowo drugi raz zakwitła taka roślina, która była kiedyś w Polsce jadana. Nazywa się ostrożeń łąkowy. Zbierano te liście gotowane razem z ziemniakami, wrzucano tam jakąś śmietanę, mleko, no i robiono taką paciarowatą potrawę. Pchali, to jest taka potrawa gruzińska. Gotowane liście, tu mamy pokrzywę, ostrożeń i żywokos. Przemielone przez maszynkę z orzechami włoskimi. I to jest wymieszane, zakropione octem i tu żeśmy takie małe jabłuszka ozdobne dali. W ogóle idea warsztatów jest taka, żeby pewne rzeczy próbować na surowo, czyli zupełnie bez żadnych przypraw i dodatków, żeby ludzie zobaczyli smaki, prawdziwe smaki, jakie to rośliny mają. I część rzeczy robimy pojedynczo, czy pojedynczy gatunek w garnku z wodą, ewentualnie posolone. A pokazuje też takie pomysły na bardziej skomplikowane potrawy, które mogą zamaskować smak, powiedzmy, jakichś twardszych czy gorzej smakujących roślin. Idea tworzenia kobierców kwietnych złożonych z naturalnych rodzimych gatunków jest mi bardzo bliska i ją promuję. Robię też specjalne mieszanki złożone z krajowych gatunków, z których można założyć łąkę kwietną. W tym jest 20 gatunków nasion. To są ręcznie zbierane gatunki. Mamy tutaj takie o większych nasionkach. To jest akurat taka mieszanka, którą używam do zakładania łąk suchych. W sumie 20 gatunków w tej mieszance o różnych kolorach. No niesamowicie to wygląda i ta dynamika takiej łąki jest niesamowita. Też nie wszyscy to rozumieją, nie wszyscy akceptują, że łąka się zmienia, że ona zmienia się z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Jest to też świetna zabawa i nawet warto chyba taką łąkę mieć, żeby zobaczyć, jak natura działa i jak wiele czynników może ją zmieniać. Bardzo często robię w ciągu jednego dnia kilka rzeczy, 2 czy 3. Tak fajnie, różnorodnie żyć. Nie mam takich konkretnych marzeń. Dla mnie liczy się kierunek. Podążać za własnym instynktem, fascynacją, różnorodnością. Zawsze ten wątek przyrodniczy jest bardzo silny. Marzy mi się zbudowanie zamku tutaj na wzgórzu. Jak będę miał dużo pieniędzy, może jakiś crowdfunding zrobię i
i będę tutaj stawiał zamek, albo przynajmniej taką wieżę. Taka wieża postoi z 500 lat, będę mówić, to był taki Łukasz, który sobie wymyślił zamek i go postawił.